Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja nazywam się Monika Bogdanowicz i mam ogromną przyjemność przywitać Was po raz kolejny w poniedziałkowy wieczór i kolejny poniedziałek tak naprawdę, bo te nasze rozmowy już właściwie przybrały taką formę cyklicznych poniedziałków. Dzisiaj już 12 kwietnia, trochę późniejsza godzina, ale myślę, że to nie przeszkodzi nam w świetnym klimacie rozmowy, ale też przede wszystkim właśnie gdzieś byciu ze sobą razem. Dzisiaj wyjątkowe gościnie już czekają, ja tylko w tej chwili podłączę, żebyśmy już były razem, ale tylko dla porządku powiem, że to Torba Podcastera, czyli o sztuce rozmowy online z wyjątkowymi gościniami i już tutaj pokazuję i dołączają do mnie Katarzyna Błaszczyk i Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Witam serdecznie. Ja próbuję tutaj to, żebyśmy były jednocześnie, może tak na początek, razem. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że się udało ten termin wygospodarować. Jesteście niezwykle zajęte, bo rzeczywiście no, taki czas, ale w ogóle też w życiu osób, które rozmawiają z ludźmi, to jest bardzo, bardzo trudno o ten czas, ale to już mamy. Myślę, że Was nie trzeba przedstawiać osobom, które są na tym spotkaniu dzisiaj na live, ale też właśnie dla porządku to doświadczenie niebywałe, które zdobyłyście w Polskim Radiu. Katarzyna ponad 15 lat i Hanna no to jest ponad 30 lat z tego, co wszędzie gdzieś udało mi się odszukać te informacje. Więc naprawdę przyznam się, że z drżeniem trochę przed tą rozmową jestem, ale no bo też zawsze staram się jakby szukać wspólnych jakby takich z moimi gośćmi cech i tutaj w waszych życiorysach odnajduję wiele wspólnych takich i pasji i jakby odniesień zarówno do chęci rozmowy z ludźmi, ale właśnie i chociażby nawet od otwartości na naturę, to pierwsze spotkanie, które opisujecie, to mnie tak bardzo urzekło. Ale cóż, ja będę przede wszystkim was chciała posłuchać, więc chciałabym tak naprawdę zacząć od takiego pytania o to, co w ogóle słychać w Warszawie, w sensie czy chociażby czuć wiosnę w tych dniach, czy jest już może kolorowo, bo u nas dzisiaj w Gdańsku pogoda niestety niesprzyjająca i cały czas czekamy, że będzie już taka pogoda, żeby właśnie tą sesję wspomnianą, o której mówiłyście, żeby zrobić już w warunkach też na zewnątrz. Co tam się dzieje? W weekend było cudownie, nareszcie było cudownie, 20 stopni. Ja spędziłam całą niedzielę w ogródku, sadząc, pełzając tam między grządkami, cała szczęśliwa. Dzisiaj jeszcze było słońce, od jutra zmiana pogody. Jak się chodzi po lesie, to nareszcie widać zielone listki, bo dzisiaj takie zobaczyłam, pomyślałam, aha, muszę zerwać do wazonu, więc nareszcie jest lepiej, ale jeszcze nie cudownie. Ja próbuję to, chciałam ustawić, czy można zrobić, żeby była jedna osoba, jak mówi, ale niestety chyba zostaniemy przy tej wersji, bo nie chciałabym tego zepsuć jakoś. Super, a Kasiu, udało tobie się też gdzieś zaczerpnąć trochę świeżego powietrza? Ja codziennie czerpię świeże powietrze, mieszkam w lesie, chociaż mieszkam w Warszawie, ale mieszkam w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, zresztą niedaleko Hani. Trochę głębiej w las i jesteśmy u mnie. Co słychać? Słychać już ptaki, słychać szum drzew. Ale super. Także słychać miasto z daleka, to jest bardzo ciekawe. Słychać helikoptery, które pędzą do Centrum Zdrowia Dziecka i słychać karetki. I to jest coś, co słychać w takim natężeniu od niedawna. To znaczy u mnie słychać to, co się dzieje w kraju, mimo że mieszkam w środku lasu, to słyszę, jak zmienia się pandemia. Przez to, że mieszkam niedaleko, tak naprawdę niedaleko szpitala, dwóch, no właściwie trzech, to ja to słyszę. Mhm. Czyli rzeczywiście, znaczy ta rzeczywistość dociera teraz w sposób bardziej intensywny, że po prostu jest więcej przepływu
ludzi w tamtym kierunku niestety. No więc temat też pandemii nie da się, wiadomo, że też w tych warunkach teraz uniknąć. I właśnie może nawet to jakby łącząc, chciałam od tego może zacząć, żeby zapytać, że mówi się, że lekarze i pielęgniarki i ratownicy medyczni to bohaterowie naszych czasów, w związku z sytuacją, że ratują nasze istnienie. Jakie historie warto by opowiedzieć o czasach, w których teraz żyjemy? Czy są takie tematy, które same chciałybyście też usłyszeć? Czyja wersja też takich doświadczeń z COVID-em byłaby dla was interesująca jako osób też, które zajmują się reportażem? No to jest tak, że teraz, jak już tyle czasu jesteśmy z pandemią i jeszcze przez pewien czas tej pandemii pracowałyśmy w radiu i te reportaże powstawały, to w zasadzie naprawdę trzeba by było nas mocno zaskoczyć w tej chwili, a wiem, że to się da. Ja gdybym miała teraz przygotowywać reportaże, to bym właśnie szukała jakichś zupełnie takich nowych zjawisk. Nie szłabym w to, co już jest, dlatego że ja sama wyłączam w tej chwili telewizję, nie czytam prasy, jeżeli to jest na temat szczepień, bohaterskich lekarzy, ozdrowieńców i tak dalej, bo wydaje mi się, że ja już to wiem, więc nie chcę więcej. Więc szukałabym czegoś zupełnie nowego i na pewno to jest. Mhm. Kiedy zaczęła się pandemia, to ja nagrałam wtedy, zawsze szukam też w sobie pewnego tematu, tak? I ten temat przyszedł do mnie od razu. Nagrałam o sytuacji, kiedy ja jestem mamą, a moja mama z kolei mieszka w Szczecinie, osoba w starszym wieku, i przez telefon mi mówi, ale przecież dziecko nic się nie dzieje, ja w ogóle wychodzę, tam jakieś maseczki, co oni opowiadają. I nagrałam o tym lęku. Bo się okazało, że wokół mnie moje koleżanki, które mają dzieci w tym wieku, mają mamy w tym wieku jak moja, też się o to martwią. I to na tamte czasy było coś nowego. Teraz już bym tego nie nagrała. Na przykład Olga Mickiewicz, też nasza koleżanka dawna z redakcji reportaży, a teraz ona jest w Radiu 357, nagrała z Beatą Kwiatkowską bardzo fajny reportaż o dźwiękach pandemii, o nowych dźwiękach, które się pojawiły w naszym otoczeniu. I właśnie myślę, że reportażyści tak powinni patrzeć na pandemię w tej chwili, już nie relacjonować, nie szukać ciągle jak gdyby w kółko tych samych tematów, chociaż oczywiście każdy uważa, że wszystko zostało powiedziane, ale nie przeze mnie, więc jak ktoś złapie ozdrowieńca albo fajnego lekarza, to nie wytrzyma i nagra, okej. Natomiast wydaje mi się, że musimy szukać właśnie tych innych jeszcze tematów, żeby ludzi zaciekawić, bo trochę nam wszyscy zobojętnieli i my też. Tak jak mówię, no dla mnie to nie ma w tej chwili takiego tematu, który bym od razu chwyciła. No rok czasu rzeczywiście z tym już się zmagamy, no i ta trzecia fala właśnie tak jak Kasia powiedziała na wstępie, daje o sobie znać w sposób właśnie ten dźwięki właśnie, tak, że są obecne bliżej. Ja mimo że też blisko mieszkam, to chociażby takich rzeczy nie zauważyłam, też szpitala, ale być może to właśnie jest też kwestia umiejscowienia i jakiejś intensywności, ale tutaj... Oddaję głos. Przytulania na pewno, tak? Ale to też jest znaczące, że to jest Centrum Zdrowia Dziecka. To jest to coś nowego, co się pojawia w pandemii. To są choroby dzieci, tak? I COVID, który dotyka dzieci. I o tym, myślę, mało się w dalszym ciągu mówi. No, ja jestem mamą małych dzieci, więc pewnie więcej na ten temat czytam i bardziej mnie to interesuje niż Hanie na przykład. Ale to jest gdzieś tam taki temat. No ja myślę, że jeżeli bym pracowała jako reportażystka teraz i chciałabym zrobić coś spektakularnego, to szukałabym tam. Szukałabym na przykład w Centrum Zdrowia Dziecka, ale też żeby pokazać, jak pandemia wpłynęła na leczenie w ogóle. Myślę, że to też jest ciekawe, tak? I to też jest ciekawy temat. Tylko nawet po naszym Facebooku, po torbie reportera i podcastera, widać, że ludzie są zmęczeni tematami covidowymi. Ja 2 tygodnie temu zrobiłam live'a z naszymi kolegami, którzy robią projekt Mys Covidowego. Przedstawiają sylwetki lekarzy i pielęgniarek pracujących w powiatowym szpitalu covidowym w Kędzierzynie-Koźlu. I oni opowiadali o tym projekcie, to jest projekt fotograficzno-radiowy. Takie projekty były wcześniej, natomiast no w pandemii jest to jedyny taki projekt i też myślałam, że to będzie takie wow, że ludzie będą chcieli to oglądać, że będzie duże zainteresowanie. Zainteresowanie było,
ale nie tak duże jak przy innych live'ach, kiedy zapraszałam innych gości, albo kiedy Hania na przykład robi swoje live'y co czwartek ABC podcastu. I to mnie zaskoczyło, ale myślę, że to jest kwestia tematu, czyli takiego zmęczenia tematyką pandemiczną, nadawania ze szpitali covidowych, bo to już było. Chcielibyśmy czegoś innego. Już mamy dość po prostu. To już jest jakby ten osiągnięcie tego pułapu, w którym już nasza wytrzymałość i chęć gdzieś jakby sięgnięcia też głębiej właśnie do historii tych czy osób bezpośrednio zaangażowanych, czy w ogóle stykających się, już nasza wytrzymałość jest na to po prostu... No mamy dość, tak. Ale gdybym miała powiedzieć o takim dobrym aspekcie nagrań pandemicznych i to też jeszcze doświadczenie radiowe z zeszłego roku, z czerwca, to powiedziałabym, że udało mi się nagrać bardzo ciekawy reportaż i to był reportaż, który sam do mnie przyszedł, to znaczy chłopak napisał do mnie z Rosji, że on by chciał, żebym nagrała reportaż o jego rodzinie, Polak, który ma rosyjską żonę. Okazało się później, że pochodzimy z tego samego miasta, co w ogóle nas do siebie zbliżyło i powstał bardzo, myślę, ciekawy dokument, nie tylko o czasach pandemii, tylko w ogóle o jego życiu, o tym, jak on się w tej Rosji znalazł, ale też o sytuacji artystów, bo akurat oni są lalkarzami oboje i jego żona i on, o artystów w Rosji w pandemii. Czegoś takiego w mediach polskich nie było i dla mnie to było ciekawe, tak, żeby zobaczyć, jak oni żyją, a temat do zrealizowania stał się możliwy właśnie dzięki pandemii, bo gdyby nie pandemia, to ja prawdopodobnie bym mu odmówiła tych nagrań zdalnych. Nie byłoby czasu, przestrzeni, prawda, na to. Ale to się stało powszechne. A że ten człowiek miał akurat dobrego Zooma i właściwie nasze nagrania wyglądały w ten sposób, że my rozmawialiśmy przez komputer ze sobą albo przez komórkę, ale internetowo, on się nagrywał na swój rekorder, a ja się nagrywałam na swój rekorder. Także to brzmiało, jakbym była obok niego, jakbym siedziała na tym rosyjskim balkonie. To ciekawy efekt, przyznam, ale to takie szczęście, tak? To szczęście. Ale to już też nowe pokazuje możliwości tak naprawdę realizacyjne już i to jakby zbliżenie, które mamy dzięki właśnie jak nagrywając też wcześniej rzeczy, które też musiały być w jednym miejscu i no jednocześnie się dziać, a w tej chwili rzeczywiście się to bardzo rozszerzyło krąg osób, z którymi można rozmawiać. No ale to myślę, że to wiele osób takich rzeczy doświadcza. Ja tylko w tym momencie powitam serdecznie wszystkie osoby, które tutaj do nas przypływają. Cześć Justyna, Wiola, witamy każdą z osób, Jerzy, bardzo serdecznie witamy. Też komentarz już odnośnie tego, co mówiłyśmy, że do tej pory pokornie przyjmujące ograniczenia, też mi się cierpliwość wyczerpuje. No tak niestety jest. Ja też już tutaj muszę, że tak powiem, ogarnąć po kolei. Dobra, to w tej chwili było o też czasach, w których żyjemy. Patrząc też na wyjątkowe wasze doświadczenie i na tak naprawdę setki tych reportaży, no w przypadku Hani to ponad 1000, więc Katarzyna to też ponad 500, więc tych historii ludzi i tego wszystkiego, które miałyście też możliwość rozmowy, to często w tej chwili, w tych czasach, w których żyjemy, mówimy o tym już właśnie, że mamy trochę zmęczenie, ale każdy z nas zawsze pamięta taki moment, kiedy wydarzyło się coś też unikalnego, właśnie jakiś taki moment, symbol. Czy jest w ogóle taka metoda, której można się nauczyć opowiadać o tak trudnych sytuacjach, gdzie jest to właśnie spotkanie z drugim człowiekiem, gdzie jest to ten taka emocjonalna na przykład ból czy cierpienie, nawet odejście drugiego człowieka, czy to jest w ogóle musimy tą empatię w sobie przede wszystkim mieć, prawda, ale to zawsze jest spotkanie i bardzo też niezwykle trudne. Jestem ciekawa, jak wy doświadczałyście też takich spotkań. Można się nauczyć się od kogoś, a później to wypraktykować w życiu na błędach swoich i porażkach różnego rodzaju, czego nie robić.
w takich sytuacjach. Myślę, że to jest przede wszystkim ważne. Ja mogę opowiedzieć o takim momencie, który bardzo dużo mi dał i bardzo dużo mnie nauczył, mnie ukształtował. To był początek mojej drogi zawodowej w redakcji reportażu. I wymyśliłam sobie wtedy temat, który wydawał mi się bardzo ciekawy, o małym chłopcu, który pewnego dnia, z dnia na dzień przestał chodzić. Wydarzyło się to na podwórku, że nagle stracił władzę w nogach. No i tak się zaczęło i tak było, kiedy ja tam do tej rodziny powędrowałam po 2 latach. To była rodzina, która bardzo się starała o tego chłopca, załatwili mu najlepszych lekarzy, rehabilitację, bardzo ciężko pracowali nad tym, żeby wrócił do chodzenia. Bardzo byli otwarci ci rodzice i rzeczywiście dużo mi opowiadali o tym, co się wydarzyło, co przeżywają. Ja to wszystko, no myślę, z taktem wysłuchałam. Natomiast zmontowałam bardzo źle. Zmontowałam bardzo źle, dlatego że wtedy punkt ciężkości dałam na to, że no oni są tacy biedni, takie mają ciężkie życie, bo to dziecko im tak zachorowało i oni teraz w ogóle, to cud, że oni sobie z tym radzą. No trochę się wstydzę, no ale tak, taką wtedy miałam świadomość, tak? Tak mi się wydawało, że do tego dołożyłam taką muzykę wzruszającą, bardzo ładnie to nagrałam akustycznie, rozegrałam, jak się odbywa ta rehabilitacja, te oddechy, to wszystko było takie radiowe i zmuszające właściwie tylko do nieustającego płaczu i do tego, żeby po tym reportażu strzelić sobie w łeb, bo życie jest takie okropne. I zadzwoniła do mnie mama tego chłopca po reportażu. Ja tutaj czekam na gratulacje, że tak mi się udało. Teraz już nie czekam nigdy, ale wtedy czekałam. I mówi, wie pani co, no ładnie to pani zrobiła, ale jest mi bardzo przykro, że pani nas tak zobaczyła. Jako osoby, które, nad którymi trzeba się litować. Że pani nie zobaczyła naszej walki. To było dla mnie niesamowite. Ja sobie tak zapamiętałam. To nie było prawdziwe dla niej? W tym sensie, że ona tak nie się jakby... Nie było prawdziwe, to było bardzo... Ja poszłam z nastawieniem, że oni są biedni i nie zobaczyłam, że tak nie jest. Nie zobaczyłam nic innego poza tym, co ja chciałam zobaczyć. Aha, czyli to jakby... Nie do końca to... tak jest. Nagrałam wszystko i do tego dołożyłam muzykę, dołożyłam wszystko po to, żeby udowodnić tę tezę, jacy oni są biedni. Po prostu nie zobaczyłam nic więcej w tej historii. I to wynikało z mojej niedojrzałości emocjonalnej, tylko i wyłącznie, że ja po prostu nie byłam wtedy na to gotowa. Ja umiałam ładnie rozmawiać, bo zawsze miałam empatię w sobie, nie byłam brutalna w tej rozmowie. Zadawałam odpowiednie pytania, natomiast nie zdawałam sobie sprawy z tego, że powinnam patrzeć z kilku perspektyw, a nie tylko, że mnie się wydaje, że ta rodzina ma źle. Nie wsłuchałam się, w tej chwili się wsłuchuję, co ludzie mają do powiedzenia, co się kryje za ich słowami, za ich czynami. I przez to one się stają bardziej uniwersalne, te historie. No to jest niezwykłe doświadczenie, niezwykła historia i jakby właśnie pokazująca, że reportażysta czy też osoba, która rozmawia, musi też przyjąć właśnie różne perspektywy, ale to właśnie ta dojrzałość, o której mówi, że to jest niezwykłe, że trzeba do tego dojść też, rozumiem, swoim doświadczeniem, tymi elementami po drodze też. Kasiu? No to jest taki typowy błąd, o którym Hania opowiada, to jest błąd popełniany przez osoby, które wchodzą do zawodu i chcą opowiadać tematy, najczęściej to są tematy trudne, które są im bardzo dalekie. Jak przychodzą do mnie praktykanci, jak przychodzili praktykanci, to mówiłam zawsze, weźcie coś bliskiego, coś co znacie, coś z czym wy się identyfikujecie, tak? Bo najczęściej właśnie to są błędy wynikające z tego, że nie mamy doświadczenia. Jeżeli chodzi o taką najtrudniejszą historię, którą ja nagrywałam, to ja taką historię mam i ona mnie bardzo wiele nauczyła. To jest historia, która też znalazła się w naszej książce. Zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie, którą wydałyśmy 2 lata temu już w Znaku. Tak. I to jest reportaż, który nazywa się Wymyśliłam sobie. Reportaż, w którym Zorka, czyli taka znana blogerka, opowiada mi o stracie dziecka, o tym, jak umarło jej dziecko. Ja nie zmontowałam tego reportażu przez 2 lata. To znaczy ja go nie zmontowałam, dopóki sama nie urodziłam zdrowego dziecka, bo nie byłam w stanie tego zrobić. Po pierwsze, na ten reportaż nałożyły się moje doświadczenia, które były trudne też,
I ja nie byłam w stanie tego przeskoczyć i to jest normalne, tak? Bo reporterzysta jest człowiekiem. A po drugie, ja uważam, że ja nagrywając ten reportaż nie dojrzałam do tego, żeby go zrobić. Więc ten materiał leżał. Tylko jaka była różnica między mną a Hanką? Jak ja nagrywałam Zorkę, to ja byłam gotowa ją nagrywać. Znaczy byłam gotowa wysłuchać. Wysłuchać, być. Bo ja nie byłam początkującą reporterzystką. To był rok, nie wiem, 2012 albo 2013. Więc ja tak naprawdę już przeszłam jakąś drogę. Ale okazało się, że ta droga jest za krótka, tak? Że nie jestem w stanie wyizolować na przykład przy tak trudnym temacie wyizolować siebie i zmontować. Być może dzisiaj już potrafiłabym to zrobić, ale też nie jestem przekonana, tak? Bo niektóre tematy, szczególnie te, o które pytałaś, czyli takie związane z odchodzeniem, z bólem, z doświadczaniem straty, są tak trudne i na to później też nam, jako ludziom, nie tylko reportażystkom, nakładają się też nasze jakieś doświadczenia i nasze rany. I to jest, myślę, takie trudne, tak? Natomiast no okej, okay, no takie materiały może muszą poleżeć. Później zmontowałam ten reportaż, później napisałam go do naszej wspólnej książki. To jest pewna gotowość, jak czytam to. To jest w tym momencie, że jestem gotowy do tego, żeby to po prostu wypuścić w świat, żeby to poszło i też takie filtrowanie trochę przez własne doświadczenie, tak to czytam, tak? Przede wszystkim. Tak. Sztuka. To znaczy ja na przykład nie jestem przekonana, czy na tym etapie życia ja byłabym w stanie zrobić dobry reportaż o odchodzeniu rodziców. Tak? Mhm. Czy o starych rodzicach, bo ja nie mam starych rodziców. Moja mama jest bardzo młodą osobą na przykład. Mhm. W związku z tym ja nie mam tego doświadczenia. Ja nie mogę się do niego odnieść. Ja nie mówię, że zawsze reportażysta musi się odnosić do swojego doświadczenia, ale tak jest łatwiej. I w momencie, jeżeli czegoś, albo nie przeżyliśmy czegoś podobnego, ja na szczęście mam dziadka 80-paroletniego, więc jestem w stanie się odnieść tutaj do tego doświadczenia, tak? Ale wyobrażam sobie, że na przykład mogłabym nie mieć i wtedy nie miałabym się w ogóle, tak, w ogóle czego złapać. Mhm. Oczywiście ja nie mówię, że my mamy doświadczenie we wszystkim, tak nie jest, bo każda z nas ma jedno życie, jakoś to życie sobie przeżywa, no i nie jest możliwością, żeby pomieścić w swoim życiu wszystkie wydarzenia z całego świata, tak? Ale myślę, że można pomieścić wiele emocji, wiele uczuć i tak naprawdę wiele zdarzeń. Pozbierać i kolekcjonować je sobie. I to jest ważne. No przy takich trudnych tematach to jest ważne. Ale na pewno nie powiem, że jestem dojrzała do każdego tematu, nie. Dzięki za te podzielenie się tak też delikatnymi kwestiami naszego życia, naszych doświadczeń. To teraz może trochę pozostając jeszcze może w takim też wymiarze jednak spraw w pewien sposób trudnych. W ostatnich dniach cała Polska żyje, można w pewien sposób powiedzieć, tym, że Krzysztof Krawczyk odszedł i tak naprawdę to odejście osoby, która przez kilka dekad no, była symbolem polskiej muzyki rozrywkowej, no, stało się bardzo, bardzo takim tematem też do rozmów, ale nie tylko w mediach, ale też wymiany między ludźmi. W social mediach sporo osób podzieliło się też swoją jakąś opinią czy spotkaniem. No, tu zawsze jest jakby podobny schemat w sumie, kiedy też są tak znane osoby odchodzą. Ale chciałam zapytać właśnie z takiej perspektywy też bohatera, którym no, niewątpliwie był Krzysztof Krawczyk i powstał też w ubiegłym roku też o nim film dokumentalny, a chciałam was zapytać jako też osoby właśnie, czy historia jego życia to ciekawy materiał na reportaż, na jaki wątek ewentualnie dla każdej z was byłby interesujący? Czy tutaj odnajdujecie w jakiś sposób też tego bohatera właśnie, jego też zmaganie z losem w pewien sposób, bo tak to też często jest odbierane i czytane? Znaczy ja na pewno sama z siebie bym nie podjęła tego tematu, z tego względu, że ja zawsze starałam się unikać osób bardzo znanych, które udzieliły mnóstwo wywiadów, ponieważ wiedziałam, że ciężko mi będzie wydobyć coś innego.
I nie chciałam podejmować tego trudu, nie byłam aż tak ciekawa też tych osób. Dla mnie życie zwykłych ludzi jest bardzo interesujące i zawsze tam szukam swoich tematów. Ale w momencie, kiedy zmarł Krzysztof Krawczyk, którego no ja doskonale pamiętam, nie wiem jak ty Kasia, no ja jestem starsza o wiele lat, więc doskonale pamiętam jak mi towarzyszył w młodości, pamiętam go z tego nieszczęsnego parostatku, ale pamiętam go też z projektu z Andrzejem Smolikiem, za który bardzo go ceniłam i bardzo mi się to wszystko podobało, co wykonał, więc kiedy sobie oglądałam relację jego śmierci, to wtedy właśnie pomyślałam, że gdybym miała o nim opowiedzieć, to bardziej o tym jego zmaganiu i radzeniu sobie ze sławą, z hejtem, który na niego się wylewał, bo przecież no to tutaj powtarzano niejednokrotnie, że mimo, że właśnie nagrał już tak świetne rzeczy później, to gdzieś mu wypominano granie do kotleta, wypominano mu ten parostatek, no bardzo jakieś brzydkie w ogóle słowa mu mówiono. Mhm. Więc to by mnie chyba bardzo zaciekawiło, bo trzeba być no niezwykle jakimś odpornym i twardym. Na pewno by mnie nie zatrzymała się na odpowiedzi, że znajdował siłę w religii na przykład, tak, czy w Bogu, tylko mocno bym grzebała, bo to wydaje mi się uniwersalne, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, z nienawiścią wokół, z obśmiewaniem nas, w czasie, kiedy teraz właśnie to hejtowanie jest tak nagminne, to by mnie na pewno bardzo, bardzo zainteresowało. I tym bym się zajęła, a jednocześnie też pokazaniem go od takiej strony, o której też właśnie czytałam, czy słyszałam w tych wypowiedziach, takiego normalnego człowieka, który przychodził do kogoś z termosem kawy i jedzeniem i zaczynał od tego, a później dopiero przystępowano do pracy twórczej. Więc ta normalność też by mnie zaciekawiło. Oczywiście trzeba by było opowiedzieć o tych wszystkich jego wpadkach, także z uzależnieniami i tak dalej, i tak dalej. No historia jego jest bardzo ciekawa, ale tym, co by mnie napędzało, to właśnie to radzenie sobie z tą nienawiścią, z tym, co się za nim ciągnęło przez tyle lat, mimo że on tyle dokonał, tak? To ja nawet na Facebooku z ciekawością i taką nieciekawością, ale też smutkiem czytałam wypowiedzi ludzi, którzy też go hejtowali na tym Facebooku, tak? A kto to umarł? A po co tam tyle o nim pisać? Co to w ogóle za głos był? No we mnie od razu rodzi się taka niezgoda straszna na takie zachowania. Jasne. Dzięki. Tak, dzięki, ja się tutaj dołączę, że rzeczywiście ten hejt chyba jest takim najciekawszym aspektem dla mnie też w Krawczyku. Ja przyznam, że ja Krawczyka bardzo, bardzo mało znam. I to nie jest artysta, którego bym jakkolwiek śledziła. No oczywiście wiedziałam, że istniał, znam parę piosenek, bo wszyscy je znają, tak? Ale ja naprawdę mało o nim wiem. Tak naprawdę to pytanie jest dla mnie trudne, bo ja nie wiem, do czego bym się przyczepiła, bo musiałabym zrobić bardzo porządny research. To nie jest musiałabyś więcej jeszcze się dowiedzieć. Także to no tutaj dziennikarsko kompletnie nie, absolutnie. Ja też nigdy nie miałam takiej potrzeby, bo po prostu mnie nie interesował. Ale to równie dobrze mogłabym powiedzieć o wielu innych artystach, że mnie nie interesowali. Jeżeli chodzi o dobór bohaterów do reportażu, to ja też nigdy nie szłam, zazwyczaj to były tak zwane no-name'y. Nawet ktoś mnie ostatnio zapytał to, dlaczego tak? Tak. Dlaczego ludzie nieznani i dlaczego ich historie? No ale ja uważałam, że to jest część naszej misji, że my powinnyśmy opowiadać zwykłe historie zwykłych ludzi, bo życie każdego człowieka jest tak naprawdę materiałem na dokument, na reportaż. Trzeba tylko znaleźć tę dramaturgię, ale ona jest w życiu każdego z nas. To nie jest tak, że tylko Krawczyk, czy ktoś, kto był bardzo znany, czy kto zrobił coś spektakularnego, no bo on zrobił, tak? Bo rzeczywiście zrobił coś spektakularnego. Ale tak naprawdę te takie banalne życiowe historie niosą, czy mogą nieść ze sobą bardzo dużo takiej, nie chciałabym tutaj w jakiś patos wpaść, ale prawdy o nas, o świecie, o tym, co się dzieje w danym czasie. I to jest ciekawe. To znaczy to w tej robocie było dla mnie ciekawe zawsze. No cudowna siła, myślę, że też radia właśnie przede wszystkim i właśnie z taką misją, że pokazywania takich też
niezwykłych, zwykłych ludzi, to jest super w ogóle taka możliwość, bo oczywiście media w tej chwili, wiadomo, że gdzieś jest pójście w tym kierunku, że to jednak przede wszystkim mówienie o osobach znanych, ale tu my nie tym się nie będziemy zajmować, tylko chciałam jakby wiadomo trochę z tego jakby punktu wyjść rzeczywiście tym to żyjemy teraz tak emocjonalnie, trochę tak odbierając też to co gdzieś widzę po drugiej stronie wśród ludzi. Więc jakby ten wątek, to może jeszcze chciałabym was zapytać o na pewno wiele o tym też mówicie przez ostatnie lata, jakby tym doświadczeniu, też zmiany, która nastąpiła, czyli no właśnie wyjściu z radia i no tak banalnie mówiąc pójściu na swoje, ale w tym sensie, że przemierzałyście z mikrofonami Polskę, no i też świat, bo wiem o tych też, że reportaże były też nagradzane. Po drodze właśnie ta masa nagród, które też jest w waszych życiorysach już na zawsze, a jednak chciałyście, jak oglądałam takie też filmy, że tam mówicie o tym, że jednak chciałyście osiągnąć i pracować inaczej. Jak dzisiaj po tych już też 3 latach ponad i tych kilku latach pracy nad rozwojem najpierw torby reportera, a także teraz już podcastera, bo to jest już pączek kolejny, tak, w tym projekcie. Oceniacie blaski i cienie takiej pracy na własny rachunek, co jako osoby też przede wszystkim z takim bagażem doświadczeń bardzo, bardzo unikalnych jako osoby dziennikarki, reportażem zajmujące się i to działanie w tej chwili zupełnie w takich realiach rynkowych. Jak to jest w ogóle w tej chwili u nas z tym, jeśli mogłybyście tutaj troszkę więcej powiedzieć, jak naprawdę jest? Jak naprawdę jest. Znaczy my jesteśmy tak naprawdę poza radiem od lutego, poza etatami, tak? Poza brakiem pensji na koncie stałej, czy się jest na zwolnieniu, czy się pracuje. Więc tutaj jeszcze z tym się tak nie do końca może otrząsnęłyśmy. Nie, właściwie się otrząsnęłyśmy, ale nie wiemy, jak to będzie, tak? Bo jesteśmy ciągle w tej fazie budowania tego od strony biznesowej. My od 3 lat poświęcamy bardzo dużo torbie reportera, ale robiłyśmy to z jakimiś takimi dalekimi planami dopiero na biznes. To tak miało być, że ciągle było na pół gwizdka. Ale torba reportera dała nam niesamowicie dużo, nawet działając na te pół gwizdka, chociaż de facto poświęcałyśmy temu bardzo dużo czasu. Bo była przede wszystkim, dla mnie była ogromną odskocznią od tego, co się działo w radiu niedobrego, tak? Od tego, od tej całej cenzury, od głupoty wokół różnych ludzi, od przygniatania nas formalnościami strasznymi, a w torbie byłam wolna, mogłam robić, co chcę i też w radiu bardzo mi się podobało to, że ja ciągle mogłam zdobywać jakieś nowe umiejętności. Tak jak w reportażu tak jest, tak samo, że nie ma tak, że ja już się nauczyłam, że 2+2 to się równa 4, więc jak zrobię jeden reportaż, to już później zrobię wszystkie. Nie, za każdym razem to jest premiera, nowy strach, coś nowego i to było fascynujące. I w radiu w pewnym momencie stał się taki moment, że my właściwie z Kasią już, ja nie czułam wyzwań, ty chyba Kasiu też, takich nowych rzeczy, których mogę się nauczyć. Bardziej było właśnie to takie dołowanie, tak, atmosferą wokół nas, tymi ludźmi, nie w samej redakcji, bo szefową miałyśmy cudowną, to się zmieniło, jak ona odeszła na emeryturę. I torba reportera to było coś niesamowitego, bo myśmy robiły to, co chcemy, musiałyśmy się uczyć nowych rzeczy, ja musiałam nauczyć się filmować, nauczyć się montować filmiki, czego wydawało mi się, że to jest w ogóle nie do nauczenia. Nadal, jak to mówi Kasia, filmiki są na poziomie klasy drugiej C, ale nieważne, robimy to jednak, tak? A mogłyśmy tego nie robić. Nauczyliśmy się blogowania, tego życia online, live'ów, przecież to Kasia zaczęła live'y na Facebooku, ja cały czas nie, no ale przed taki moment, że stwierdziłam, dobra Hania, nie chowaj się w kącie, też do przodu, tak, więc wymyśliłam swój live ABC podcastu, książka po drodze, e-book, przecież zarzekałam się w książce, że w ogóle nic nie będzie, a tu e-book, sztuka rozmowy w podcaście i ciągle coś nowego i to jest fascynujące i tak naprawdę ja wierzę w to, że my będziemy finansowo żyły nawet lepiej niż w radiu, tak? Bo w radiu żyło nam się
Średnio, ale dorabiałyśmy nagrodami. Więc liczę na to, że tu będzie cały czas taka nagroda. Natomiast ja po prostu czuję się wolna. Ja już nie myślę w tej chwili o radiu. Ja czuję się zadowolona i tu już nieważne w tej chwili są pieniądze. Ważniejszy jest dla mnie stan ducha. Ja sobie zawsze poradzę z pieniędzmi, tak? Ale ja jestem wolna. To jest mój punkt widzenia. Super, to stan emocjonalny bardzo jest istotny przy każdej pracy. No pasja musi być, ale przede wszystkim gdzieś to poczucie. Dzięki. Kasiu? Ja nie wiem, co ja mam dodać do tego, tak? Znaczy ja myślę sobie tak, że my teraz jesteśmy w bardzo takim ciekawym momencie, bo tworzymy biznes. Właśnie to. I to jest fascynujące, to jest ciekawe, natomiast no cel jest dla mnie jest jasny, jest jeden. My po prostu musimy zacząć na tym zarabiać, bo my chcemy z tego żyć. I to jest trudne gdzieś tam, tak? To jest trudne, bo to wymaga dyscypliny, to wymaga policzenia tego wszystkiego, to wymaga być może zrezygnowania z czegoś, co bardzo byśmy chciały, no bo niestety to jest tak, że praca po godzinach ok, ale ja muszę widzieć, że mi się to na koniec dnia zamyka. My w ogóle jesteśmy zupełnie inne, bo Hanka... Ja właśnie fascynująco właśnie czytam waszą też relację, bo kilka, że tak powiem, z tych rozmów też miałam okazję odsłuchać i właśnie tak fajnie kontrastowo jakby o pewnych rzeczach opowiadacie i właśnie to jest to i kontrast, ale też uzupełnianie się na pewno. Więc jak wspominasz o tym biznesie, ja też wiele lat już zajmowałam się opowiadaniem o kulturze biznesowej, więc jakby to ten element jest też niezwykle dla mnie ciekawy, bo właśnie jestem, no to mnie przede wszystkim też ciekawi, że właśnie czy w Polsce jest już komercyjny rynek na tyle, też ale świadomi klienci, którzy wiedzą, co chcą opowiadać światu, bo te rozmowy o kształtowaniu też jakby marek, no to są historie tak naprawdę też życia wzięte tych firm, tych organizacji, w jaki sposób oni też chcą pewne rzeczy właśnie opowiadać światu, ale to też musi być ta zgoda, że to jest po prostu produkt, czyli reportaż i podcast jest no właśnie taką ofertą, więc myślę, że to już macie też przepracowane, tak? Że to jest gdzieś ta relacja taka w tym wymiarze. Na pewno w Polsce nie ma jeszcze klienta świadomego, czym jest podcast, umówmy się. Podcast wszedł na salony rok temu i ma to związek z pandemią. Wcześniej funkcjonował, był coraz popularniejszy, ale naprawdę gro ludzi nie wie, co to jest podcast. Pasjonacko generalnie wszyscy traktują, że to sobie coś tam można odsłuchać, jako po prostu coś miłego w wolnym czasie, o tak, a jako forma taka... Tutaj się nie zgodzę, bo jest gro firm, które podcasty robią i robią je zupełnie świadomie, no niech przykładem... Nie, ale ja nie mówię o całym rynku, tylko mówię w tym sensie o odbiorze jakby bardziej, tak, w jakimś takim powszechnym znaczeniu tego, tak, bo bardziej to, co było rzeczywiście. Myślę, że tak, że to się zmienia, że duże firmy, pamiętajmy, mają podcasty, chyba takim, no nie wiem, dla mnie takim zauważalnym tąpnięciem był podcast Rossmana, tak, czyli mamy podcast i nagle wszyscy mają apkę Rossmana, któż nie ma apki Rossmana, tak, i ma podcast równocześnie, także no widać, że duża sieciówka, tak, uznała, że w ten sposób może kreować swoją markę i to na pewno zmieniło postrzeganie na rynku, jako takiego, ja nie wiem, czy Rossman był pierwszy, czy pierwszy był ktokolwiek inny. Faktem jest, że coraz więcej marek ma swoje podcasty, bo kopiują też to, co robią na zachodzie. No bo jasne. To nie jest tak, że to jest u nas popularne, a tam nie. No my jesteśmy jakimś, ogólnie jakąś częścią wielkiego światowego rynku i to też jest fajne, ciekawe i myślę do wykorzystania. To, co myślę czym my nadal się borykamy, to jest to, że nie wszyscy i szczególnie nie wszystkie działy marketingu wiedzą, czym jest podcast.
Czyli cały czas edukowanie rynku, tak? W tym sensie tych osób, które ewentualnie mogą potrzebować i jeszcze może nie wiedzą nawet, że tego potrzebują, a może wiedzą, ale nie wiedzą, co dalej z tym zrobić trochę, tak? To jest rzeczywiście taka sytuacja. Czyli gdzieś trzeba dotrzeć do nich z informacją, że to może bardzo dobrze przysłużyć się tak naprawdę no, celom ogólnie komunikacyjnym, prawda? Więc ja to też tak gdzieś postrzegam, a rzeczywiście ciekawych przykładów jeszcze za wiele może takiej palety nie ma. To jest, znaczy się, jest wyzwanie i o ten, rozumiem, że można tak powiedzieć, tort walczymy, tak? O tak. Ten tort bijemy, ale to dokładnie tak jest. To znaczy bijemy się. Myślę, że akurat producentów podcastów w Polsce jest na tyle mało, że jeszcze się nie bijemy. Pewnie, że są firmy producenckie, duże firmy producenckie, które produkowały dla telewizji, a teraz będą produkowały audio, bo jednak ta produkcja jest bardzo podobna i to się też stanie, ale na rynku będą też firmy takie, jaką my chcemy stworzyć, czyli profesjonaliści, którzy wyjdą z radia, no ale iluż ich może być, iluż tych profesjonalistów z radia wyjdzie, tak? To nie są aż takie sumy. Plus ludzie, którzy się tego po prostu uczą. Uczą się właśnie, tego właśnie, to może oni mają inny background i one będą inne. Jasne, właśnie to jest kwestia. Właśnie, ta różnorodność, o której wspominasz, jest wyjątkowa właśnie w tym świecie podcastów, bo tematów i rzeczywiście jakby ludzi, którzy tym zajmują się, jest coraz więcej. Można powiedzieć, że ja też w swoich rozmowach często ten wątek technologiczny, zresztą zajmowałam się nowymi technologiami, kobietami w nowych technologiach przez kilka lat dobrych, to można powiedzieć, że dzięki rozwojowi nowych technologii próg wejścia w robienie rozmów audio czy wideo jest bardzo niski. Właściwie może wystartować każdy, mając chęć i jakiś podstawowy sprzęt, ale to oznacza też tak naprawdę bardzo dużą jakby zalew treści i też to, że tego bardzo właśnie może być w różnych miejscach. Jak nie utonąć w tych morzu internetowych treści? Jak wyłuskać te najciekawsze? Gdzie, jakim też kluczem staracie się czy doradzać, czy czego, a może czego po prostu bezwzględnie muszą nauczyć się wszyscy, którzy chcą żyć z robienia podcastów? Czy jest taki zespół na pewno cech czy umiejętności, które no osoby na pewno tak, trafiają? Bo wszystko, co robię reportera i podcastera, służy o tym, żeby powiedzieć, co jest potrzebne. No, podstawą jest oczywiście treść, tak? No umówmy się, bo możemy tutaj opowiadać o wszystkich innych rzeczach, ale jak zabraknie ciekawej treści, to nie ma o czym w ogóle mówić, tak? Więc musi być ta ciekawa treść i tutaj nie ma takiego określenia, co to ma być za treść, ale musi być atrakcyjna. Ale druga sprawa, to też dla mnie bardzo ważna jednak, to jest forma jej przekazania i tutaj mamy bardzo dużo różnych możliwości, bo to począwszy od głosu, audio to nie jest obraz, tak? Obrazem można nadrobić bardzo dużo, nawet jeżeli ktoś ma nieciekawy głos, to patrzymy na niego i on nas przyciąga. Ja znam takie kobiety nawet, które mają bardzo brzydki głos i jak ja je usłyszę tylko, a nie widzę, to jestem przerażona, odwracam się i po chwili przestaję już tak bardzo zwracać uwagę na ich głos, bo one mówią całe sobą. Radio, audio jest gołe, mamy tylko ten głos i teraz jeżeli ten głos nas nie przyciągnie i tu nie chodzi o ładne brzmienie, absolutnie, bo ja sama nie mam ładnego brzmienia, ale chodzi o to, żeby ten głos nie był ściśnięty, żeby on był swobodny, żeby artykulacja była okej, żeby nie był nadmiernie ekspresyjny, tak, ale nie był też monotonny, czyli tutaj mamy sposób mówienia. No bardzo dużo od tego głosu zależy. Też zależy od tego, że na przykład możemy sobie dołożyć do tego muzykę, czy jakieś ciekawe dżingle i ta treść stanie się bardziej atrakcyjna, bo zdynamizujemy swój podcast, ale musimy o tym wiedzieć, że należy to zrobić. I też będzie się zupełnie inaczej słuchało. Kasia w naszym związku tworzy właśnie dżingle, ona jest od tego i tak jak kiedyś powiedziała, zależy jej na tym, żeby każdy ten dżingiel był unikalny i bardzo taki związany z jedną marką, tak, żeby ktoś od razu posłuchał
i żeby wiedział, że to jest to. Nie pamiętam, Kasia, czyj ty przykład dawałaś wtedy właśnie, że aha, zapraszamy do reklamy. W Trójce był taki właśnie dżingiel w programie trzecim, zapraszamy do reklamy, że od razu go wspominamy. On był tak dobrze zrobiony, że wrył nam się w pamięć. Właśnie taki powinien być dżingiel, więc nie bezosobowy. O tym ludzie czasami nie myślą, tak? Ja jak widzę rozmowy podcasterów na początku ich drogi, to się głównie skupiają, czym nagrać i o czym nagrać. Natomiast jak nagrać, jak mówić, jak opowiadać, to już jest dla nich na drugim miejscu. O, to ja tak tyle. No bardzo ważne elementy, na pewno, no, że tak powiem, lata trzeba ćwiczyć, żeby w tym być po prostu dobrym. Więc to pewnie nie jest tak, że to można, no, ileś rzeczy, no właśnie zrealizować, żeby to dopiero dobrze wychodziło. Tak, no ale też spójrzmy na to inaczej. Podcasty są bardzo różne. Część podcastów odniosła spektakularny sukces, mimo że wcale nie była tworzona przez profesjonalistów, albo jest tworzona na zasadzie takiej, że myślimy, że to nie są profesjonaliści, bo bardzo często to są ludzie, którzy stworzyli te podcasty z taką myślą, żeby one tak brzmiały, na przykład jak ploteczki, tak? Ale to jest idea, to zawsze z Hanką mówimy naszym klientom, że nie ma czegoś takiego jak pójście na żywioł, tak? Pójście na żywioł w audio to jest mega przygotowanie wcześniej. To ma tak brzmieć. To ma brzmieć tak, żeby ktoś myślał, że my sobie tylko plotkujemy. My sobie nie plotkujemy tak naprawdę, to jest przygotowane. I to, jak my to przygotujemy, też jakie mamy zdolności, bo nie każda z nas mogłaby nagrać taki podcast, żeby to brzmiało jak ploteczki. Ja miałabym na przykład ogromne trudności z tym. Luźny podcast, ok, ale już takie gadanie o niczym nie, bo ja tego nie mam w charakterze, ja mam problem ze small talkami, czyli z tym, co zrobiłaś na początku. Jaka jest pogoda w Warszawie? O, nie interesuje mnie pogoda w Warszawie, tak? Ale ludzie to lubią, ludzie to kochają. Tak, zawsze jakieś takie otwarcie się mówi też tak, żeby... Ale to jest kwestia charakteru, pewnie tak. Też kwestia nauczenia się, no bo... To jest też kwestia pewnie, jakie umiejętności sami w sobie wyrabiamy przez ten dany okres czasu, jakie są nam potrzebne. Nam były potrzebne inne, bo pracowałyśmy w innej, można powiedzieć, branży. Ale chciałybyśmy też, żeby te podcasty, których słuchamy, które są na rynku, żeby one się profesjonalizowały. Może nie, żeby przypominały radio, bo to nie jest audycja radiowa, ale żeby były równie profesjonalnie robione. I takie podcasty są na rynku polskim właśnie dzięki temu, że tylu dziennikarzy odeszło z radia i zaczęło tworzyć podcasty. Naprawdę podcasty na poziomie i naprawdę to są podcasty, których fajnie się słucha. I najlepsze jest to, że oni świetnie wyczuli rynek. Oni nie tworzą wcale dokładnie tak samo, jak tworzyli w radiu. I ja to słyszę. Oni tworzą dla podcastu, no chociażby Haniu możesz opowiedzieć o podcaście, czyli podcaście Kasi Borowieckiej, naszej koleżanki, w jak fajny sposób ona konstruuje swój podcast. I to naprawdę nie jest tak, że to jest audycja radiowa, dla mnie nie jest. Jest w nowym wydaniu, znaczy w sensie nowe otwarcie, nowy pomysł, ale w inny sposób robione. Ja tylko powiem, też jak najbardziej pojawiają się nowe osoby, ale też tutaj komentarz, czasami trzeba na głęboką wodę, to chyba dotyczyło tego, co wcześniej też rozmawiałyśmy. I jest też odniesienie, myślę, że wielką siłą dziewczyn jest wiedza i to może solidny filar firmy. Ja właśnie do koleżanek po fachu przychodzę po to. I super, że stworzyły wspólny projekt, bo pewnie trudniej byłoby do nich dotrzeć. Dzięki Maciej za ten komentarz. Haniu, czy chciałaś coś jeszcze dodać do tego fragmentu? No, tylko tyle, że ja słucham bardzo różnych podcastów, bo przez to, że w grupie podcast dla firm i freelancerów, który mamy na Facebooku, pojawiają się ciągle nowi podcasterzy, to ja z ciekawości zaglądam do nich, podsłuchuję przynajmniej jednego odcinka, sobie podsłucham. No muszę powiedzieć, że najbardziej w tej chwili takie profesjonalne to są jednak podcasty dotyczące biznesu. To znaczy mają właśnie to coś, że mają atrakcyjną formę,
dosyć taką prostą formę przekazu, tam nie ma dźwięków i tak dalej, ale za to jest dobry głos, tak? Dobre tempo i ciekawe pytania. I to mi się bardzo podoba. Natomiast najtrudniejsze na pewno są wszystkie te podcasty, gdzie temat jest taki dotyczący życia. Człowiek jest właśnie nie jest profesjonalistą i teraz ma usiąść i ciekawie opowiadać albo rozmawiać z drugą osobą. I widać, że tutaj jest pewien problem. Niemniej niektóre są naprawdę ciekawe i ja z przyjemnością słucham. Także ja z wielką radością daję z siebie właśnie tę wiedzę, zresztą podobnie Kasia. Czy w e-booku, czy podczas live'ów naszych, dlatego że chcemy, żeby one były jeszcze ciekawsze. No jasne, to może właśnie ten moment jest w tym fragmencie naszej rozmowy, że kto według Was, jakie podcasty mogłybyście też polecić, może ulubione właśnie te wspomniane o Kasi, ale może jeszcze jakieś, bo jeśli chodzi o na przykład to, że trudno powiedzieć jednoznacznie, podcasting jest po prostu jeszcze szeroko niezbadaną tak naprawdę dyscypliną, w tym, ale oczywiście no, takie preferencje popularności na chociażby no, powiedzmy Spotify'u, tak, jest tam mnóstwo i ranking i może tam też odnaleźć swoją właśnie taką dyscyplinę, tak jak się mówi, odskocznie trochę, czy tematy właśnie takie bardziej związane z branżą, w której się pracuje, czy właśnie odwrotnie, na przykład pasjonackie różnego rodzaju. Takich ja też sporo postrzegam. Słuchacie też czy tylko takie, które do Was trafiają? Ja staram się, no, nie zawsze mi to wychodzi, staram się raz w miesiącu opowiadać właśnie o swoich fascynacjach i reportażowych, i podcastowych, i tam wymieniać te, które są mi najbliższe. To są zawsze podcasty w jakiś tam sposób związane właśnie z reportażem, z dźwiękiem. To nie są tylko monologi, które też sobie słucham i też nie jest źle, no ale jednak w tym cyklu polecaję, to rekomenduję te takie reportażowe. Nie chcę teraz, prawdę mówiąc, wymieniać tytułów, bo ja się czuję już bardzo związana z podcasterami, jakoś tak chyba przez te live'y, tutaj też są znajomi. Nie chciałabym, żeby poczuli się, że jak mówię o tych, to o tych nie mówię, bo ich nie lubię, bo ja po prostu mam słabą pamięć i mi wyleci z głowy, tak? Ja mogę powiedzieć tylko, że od zawsze słucham i uważam, że to jest też wzór do naśladowania podcastu Marka Jankowskiego Mała Wielka Firma. Słucham go dlatego, że on ma w sobie właśnie te wszystkie czynniki, które powinien mieć podcast, tak? Bardzo atrakcyjna treść, bardzo dużo przykładów i obrazowe mówienie, dobrze dobranie gości, sztuka rozmowy na najwyższym poziomie, do tego fajne, dynamiczne tempo i różne pomysły na to, jak ciekawie zacząć, jak ciekawie skończyć, co się powinno wydarzyć w środku, więc taki szkoleniowy materiał to jest właśnie Marka Jankowskiego. Ale są też inne wspaniałe, ale mówię, nie chcę wymieniać, bo zaraz o czymś zapomnę, przyjmę, że żałowała. No jasne, ale wiemy, że do eksploracji jest temat kultury biznesowej i tutaj jest rzeczywiście ten się bardzo też wyróżnia. Kasiu? Ja może powiem, jakich podcastów mi brakuje na polskim rynku. O, właśnie, to może w tym kierunku. Bo takie podcasty są za granicą robione, szczególnie w Stanach, jest ich sporo, ale robią jednak je profesjonaliści. I to są podcasty dokumentalne, dokładnie takie, jakie byśmy chciały pewnie tworzyć, gdyby były na to pieniądze. I mam nadzieję, że to się ziści, ale powiem to jeszcze raz, mówię to na każdym live'ie, ponieważ zawsze myślę sobie, że nie wiadomo, kto nas słucha i kto nas usłyszy, tak jesteśmy gotowe robić podcasty w formie reportaży i dokumentów i robić ciekawe projekty na różne tematy. Takich podcastów jest w Polsce mało. Są podcasty kryminalne, one są rozwinięte. Najsłynniejsze, no to już naprawdę mogę wymienić, bo to jest Kryminatorium, bije wszelkie rankingi. Jasne, tak, dla nas nie do końca to jest podcast dokumentalny, ale jest to podcast kryminalny, bardzo sprawnie i ładnie robiony i ja osobiście absolutnie lubię. Chciałabym produkować podcasty w innym stylu, ale to dlatego, że ja się wywodzę z Hanką z zupełnie innej też kultury opowiadania i innej kultury opowiadania dźwiękiem.
niż autor kryminatorium. I tutaj bez żadnej oceny, tak, co jest lepsze, co jest gorsze, po prostu my chciałybyśmy robić to inaczej, jako w innej formie. Natomiast brakuje mi tej innej formy w Polsce, a ona się pojawia z racji tego, że ja przez ostatnie lata byłam zresztą po Hani, bo wcześniej zasiadała tam Hanka w komitecie organizacyjnym takiej największej konferencji reportażowej na świecie, International Feature Conference, i tam zaczęły nam nadchodzić podcasty, podcasty w formie reportaży, czyli nie tylko wywiadów, ale opowiadające jakąś właśnie ciekawą historię. No i słuchajcie, no na Zachodzie te podcasty się produkują, ale produkują się też na przykład w Australii, produkują się właśnie w Stanach. Przychodziły rzeczy z bardzo daleka czasami, tak? Nawet z Jordanii mieliśmy podcast, chociaż akurat to była rozmowa, tutaj nie było żadnych ciekawych rozwiązań formalnych, nie było takiej pracy dźwiękiem, ale była bardzo dobra warstwa dokumentalna, co ja doceniam. I bardzo bym chciała, żeby na polskim rynku to ta sfera, która do tej pory była tylko w radiu publicznym, bo podcasty radio dokumentalne, w ogóle tworzenie dokumentów radiowych jest po prostu drogie, żeby ona się pojawiała w podcastach. No mamy takie próby, bo mamy śledztwo Pisma, to jest taka próba zrobienia dokumentu audio, nazwijmy to, tak? Ale próba podejmowana u nich najczęściej przez osoby mające background gazetowy, co słychać. To znaczy oceniając to z perspektywy radiowca, ja zawsze ocenię, że tutaj brakuje audio, tak? Czyli nie ma audio w audio. To jest fajna opowieść, dobra dokumentacja, ale gdzie jest, ale dlaczego nie ma audio? Dlaczego nie ma tej warstwy, na której nam by zależało? Pytanie w ogóle, jaka będzie moda, bo dziś mówimy o tym, że jest moda na voice, czyli moda na głos. I to wszędzie, tak? No właśnie, mamy wysyp w tej chwili, jakby można powiedzieć, i tych streamingów różnych, Clubhouse i właśnie inne też portale próbują te audio, ale właśnie no, jestem ciekawa, jak to się wszystko będzie też rozwijało i nie wiem, czy tu macie jakieś swoje typy, czy że właśnie te audio będzie wygrywało, no bo jest w sumie to, że możemy to traktować jak zawsze radio, czyli takie bardziej coś w tle, prawda, że jednak nie poświęcać temu też po prostu swojej uwagi, bo jednak wideo to wymaga. No ale serialu ludzie też oglądają, prawda? Więc to jest trochę, tylko że kwestia wyboru też doświadczeń, prawda? Które jednak. Mi się wydaje, że audio ma, zwłaszcza w czasie pandemii, to jest bardzo zauważalne, że ma rację bytu, chociażby z tego względu, że ja po całym dniu w tej chwili siedzenia przy komputerze, przy szkoleniu na Teamsach, jestem tak zmęczona, że kiedy mam sobie włączyć właśnie mój ulubiony podcast jakiś, żeby jeszcze czerpać wiedzę, to nie mam siły i zabieram ten podcast ze sobą na spacer do lasu albo do ogródka. Z wideo tak nie zrobimy, z gazetą tak nie zrobimy, a z podcastem możemy. I stąd sobie myślę, że kiedy właśnie jesteśmy zmęczeni w tych czasach tym komputerem, tym siedzeniem w domu, tym uczeniem się przez te Teamsy i tak dalej, to tutaj podcast może wygrywać, tak? Że dalej mamy wartościową treść, na której nam zależy, albo mamy rozrywkę, na której nam zależy, ale nie musimy siedzieć z nosem przy komputerze dalej, tylko możemy zabrać ze sobą te wszystkie treści. I to mi się wydaje bardzo dużą przewagą. I ja w to wierzę. Jest jeszcze jedna rzecz, którą odkryłyśmy ostatnio i która nas niesłychanie cieszy, dlatego że na początku powiedziałaś, byłyśmy torbą reportera, później doczepiłyśmy torbę podcastera, a teraz znowu dalej jesteśmy torbą reportera i podcastera, ale znowu reportaż powrócił do łask. Nie wiem, czy to jest, prawdopodobnie skupiłyśmy wokół siebie ludzi, którzy nie pracowali w radiu, ale też chcieli kiedyś zrobić reportaż. I to jest dla nas wielka radość, dlatego że to jest takie spełnienie, tak? Reportaż w podcaście. W tej chwili rajcujemy się, Kasia, tak można powiedzieć. Cieszymy się tym, że przygotowujemy warsztaty reportażu i że tam będziemy mogły właśnie tą swoją wiedzą się podzielić i że powstaną w podcastach reportaże.